Witam Państwa po przerwie. To jest program Rzecz o Prawie, a w nim ostatni dziś już gość Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Urząd wydał pierwszą decyzję, która dotyczy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. To chyba duży sukces. Można mówić o sukcesie? Tak, jest to pierwsza zobowiązująca, więc nie karząca, więc nie ma tutaj srogiej, nazwijmy, kary, bo do 3% mogło być obrotu. Natomiast jest tak, że ten kontrahent, który dotychczas nadużywał swojej pozycji, zobowiązał się do poprawy relacji. Sam, z własnej inicjatywy, znaczy, tak? W wyniku postępowania, tak? Czyli najpierw mieliśmy, nazwijmy, sygnał obywatelski. Według nas prawdopodobnie dzwonił rolnik z traktora, który powiedział, że spółka nadużywa swojej pozycji i żebyśmy się przyjrzeli sytuacji. Rzeczywiście się okazało, że tak, po pierwsze terminy płatności realne były, no, nazwijmy, niekorzystne dla kontrahentów, jak i pozostałe, na przykład kwestia, jak, z jakim wyprzedzeniem dostawca marchwi dla firmy Cykoria musi być poinformowany. Cykoria, tak? Tak, Cykoria z Kujawsko-Pomorskiego, która no, ma powyżej 100 milionów obrotów, więc jest tą stroną, która mogła nadużywać i mamy rolników, w tym takich, którzy dostarczają marchwi za ponad 50 tysięcy złotych. Ich było kilkunastu. Wszystkich dostarczających marchew do tej spółki to jest ponad 130 rolników. I wyszło, że no właśnie te aspekty, czyli płacenie, informowanie, z jakim wyprzedzeniem mam dostarczyć tą marchew, czyli tak naprawdę rozłożenie ryzyka biznesowego między obie strony było tutaj naszym zdaniem nierówne. I podjęliśmy działania, które doprowadziły do decyzji zobowiązującej, czyli spółka zmieni swoje zachowanie, będzie korzystniej dla rolników, a równocześnie unikniemy karania tej firmy. A długo w ogóle trwało to postępowanie? To było dość krótkie, bo tak naprawdę zmieściliśmy się mniej więcej w 2 miesiącach czasu, więc no jest to, szybko, to dość szybko, ale tu trzeba podkreślić, że gdyby nie współdziałanie firmy, że się zobowiązała, to na pewno to trwałoby dłużej, bo mamy postępowania, które tak naprawdę sprawa, nazwijmy, tak? No bo się przyglądamy sprawie, tam nie ma formalnych przeciw, tak? No trwają już dłużej, a jeszcze jakby nie było wszczętego postępowania właściwego, więc to trochę w innych tych branżach będzie dłużej. To jest przykład takiego szybkiego, ale tu firma poszła, nazwijmy, no, zreflektowała się. Doszła do wniosku, że narusza przepisy i nie ma co brnąć dalej, pewnie tak. Lepiej. Tak, no tym bardziej tam terminy płatności faktyczne były do 100 dni przy ustawowych 60, tak? No to, to rzeczywiście duże przekroczenie. Tak, znaczy, no mówię praktyczne, bo oczywiście no to było pod, nazwijmy, pod przykryciem kruczków prawnych, jak to się mówi. A jak Państwo prowadzicie takie postępowania, to Państwo musicie tej spółce, która narusza te przepisy, wykazać, że ona narusza je, w jakiś sposób udowodnić to? Znaczy, no, tak jak w innych postępowaniach, mówimy, że no, to według nas narusza właśnie, no, jest wykorzystywaniem tej przewagi, tak, że no, jest duży podmiot i mamy te małe podmioty, czy mały podmiot. I tutaj, gdybyś nie miał takiej pozycji, nie narzuciłbyś na przykład takich terminów płatności, tak? To na czym polega ta przewaga kontraktowa, tak, gdybyśmy tak globalnie chcieli określić, bo tu wiemy, co robiła ta spółka. Jest tak, że mamy no, małe podmioty, to mogą być rolnicy, ale też mali przetwórcy żywności, jak i też na przykład małe sieci handlowe i mamy kogoś dużego. Czyli z jednej strony mamy próg 50 tysięcy sprzedaży między kontrahentami, a z drugiej podmiot o obrotach co najmniej 100 milionów złotych. Więc jeśli z jednej strony mamy giganta, a z drugiej drobnicę, tak, no to widać, że jedna strona ma tą wyraźną przewagę i często nie ma gdzie indziej, gdzie dostarczyć tego swojego produktu, niż jest skazana w pewnym sensie, a przynajmniej w znacznej mierze skazana na takiego odbiorcę. Ale tu też może być sytuacja, która na pierwszy rzut oka się nie wydaje, ale możemy mieć właśnie sieć względnie małą, nazwijmy ją społem, tak? A z drugiej strony giganta jakiegoś żywnościowego, światowego, czy od wyrobów, nie wiem, tam czekoladowych, czy też giganta od napojów, to ten gigant może narzucać też sieci jakieś warunki niekorzystne, czy terminów dostaw, płatności innych,
które no, dopiero wychodzą w trakcie badania danego przypadku. I UOKiK podejmuje działania dopiero, gdy dostanie zgłoszenie, tak? Nie. To jest tak, że na przykład podjęliśmy działania związane z rynkiem masła. Mhm. O masło zaraz pana zapytam. No bo masło, ceny rosły i było pytanie, czy nie dochodzi przy okazji, nazwijmy, do nadużyć. Tak? I sytuację zbadaliśmy. I nie doszło. Znaczy jest tak, że ogólnie nie było, znaczy nie wszczęliśmy żadnego postępowania właściwego, natomiast są tam elementy takie, które nam, nazwijmy, nie za bardzo się podobają. A jakie sieci handlowe badaliście państwo? Znaczy zbadaliśmy akurat tutaj 5 już tak wchodząc w szczegóły. No te informacje są jakby dostępne, a też nie chcę wymieniać tutaj. Ale chodziło o duże sieci. Tak, tak. I były takie przypadki, że na przykład marża wzrosła do 65%. Ogólnie my nie jesteśmy urzędem od regulowania cen, natomiast w innych przypadkach innych podmiotów było tak, że no, jakby ta przewaga z jednej strony była taka, że no, było tak, że ten odbiorca w postaci supermarketu mówił, że no, zostawcie ceny, jakie były, te niskie. Oni mówili, że nie. No to, producenci, tak? Tak, no to była groźba, że oni się wycofają z dostaw, czyli takiej zupełnej przewagi tu jednej strony nie było. Natomiast jak mamy, że ktoś, pomimo że na rynku ceny hurtowe było wiele wyższe, miał tą niską, no to to jest sytuacja do dalszego zbadania. Natomiast tu może się okazać, że na przykład jest to kontrakt tak wieloletni, że jakby rozłożenie ryzyka jest równe, biznesowe i akurat no tutaj było w tą stronę, ale jakby cena masła w sklepie była, załóżmy, złotówkę, co na razie sobie nie wyobrażamy, to no ci nadal, bo był też przykład ujemnych marsz w czasie tego badania czy przyglądania się rynkowi. Ale jednym słowem doszliście państwo do wniosku, że jeśli chodzi o masło, nie ma potrzeby interweniowania. Znaczy w tych na razie tych nie, nie interweniowaliśmy, natomiast nie znaczy, że jakby sytuacja tu w jednym tym punkcie nie jest, nazwijmy, ewentualnie rozwojowa, ale to jest do zbadania dalszego. W przyszłości. Tak, no bo to jest, że no bierzemy właśnie sieci i patrzymy dostawców, jakich jest ich bardzo dużo, no to bierzemy wtedy, nazwijmy, wybranych. To skoro jesteśmy przy maśle, to jeszcze na koniec. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił zbadanie jakości masła. Tak, no bo tu był ten problem, że jak mamy rynek... Mamy na taki stole dobre masło? Znaczy rosnący rynek, tak, i jest problem, czy ktoś nie chce wykorzystać, że no... oferuje tak naprawdę podróbkę, nazwijmy, tak? No i tutaj zarówno te teraz styczniowe badanie, gdzie wszystkie próbki spełniły wymogi prawa, jak i jesienne, gdzie jedna z próbek na kilkanaście miała no, trochę więcej wody niż powinna, czyli limit jest 16%, tam było niecałe 17%, więc też skala tutaj no, uwodnienia nie była jakaś gigantyczna, natomiast formalnie rzeczywiście nie spełniało norm prawnych. Ale rozumiem, że generalnie masło, które mamy na stole, jest w porządku. Tak, znaczy wyszło z tych badań no, pierwszego, jak i powtórzonego, tak? Bo mamy przykłady badań rynku, gdzie na przykład dostawy żywności dla szpitali, gdzie było jedno badanie ponad rok temu i wyszło no, źle. Powtórzyliśmy po roku i znowu wyszło źle, czyli branża się nie poprawiła, jeśli chodzi o dostawy nie przez szpitale wewnątrz, bo tego my nie możemy, natomiast przez firmy zewnętrzne tutaj nadal sytuacja jest nieciekawa, tak samo jak wielokrotnie badamy na przykład zawartość wtalanu w zabawkach i niestety no co kontrola, to nadal te wtalany w ilości powyżej takiej, która powinna być w zabawkach. Nie obserwujecie państwo jednym słowem poprawy. No niestety są takie branże, gdzie nie ma takiej poprawy wyraźnej, natomiast są, mamy taki, gdzie każdy właściwie korzysta, kwestia benzyny. 11 lat temu pierwsze badania, około 30% paliw nie spełniało norm. Teraz te wskaźniki są kilkuprocentowe, 2-3 do 5, od roku zależy. I ta skala jakby odejścia od normy jest o wiele mniejsza. Kiedyś to norma, załóżmy, była 1, a wynik był 1000, tak? Czy 100, czyli wielokrotnie. Natomiast teraz jak norma nadal jest 1, a wynik jest 1,2, 1,3, czyli ta skala, czyli nie tylko ilość, ale też i skala przekraczania normy jest o wiele mniejsza. No to miejmy nadzieję, że w innych przypadkach z czasem też się będzie to poprawiało, choćby w przypadku zabawek. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13:00.